kochani, cześć! Witajcie na kanale Poziomka. Widzicie, jaką tutaj mam fantastyczną dynię. Jest ona ogromna, plastikowa, ale tak sobie pomyślałam, że skoro to jest kanał Poziomka, a tam jest ciastolina Play-Doh, to może zrobimy sobie taką dynię na Halloween z ciastoliny Play-Doh. Na pewno nie będzie ona taka ogromna jak ta dynia, która tutaj stoi, ale do jej zrobienia wykorzystam dwa pudełeczka z ciastoliną Play-Doh. Zobaczcie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Muszę bardzo mocno i dokładnie rozgnieść ciastolinę Play-Doh. Chcę, żeby ona była taka mięciutka i żebym bardzo łatwo mogła z niej zrobić taką równiutką kulkę. Najdłużej chyba właśnie wychodzi to ugniatanie, wiecie? Ważne, aby ta kuleczka była równiutka. Chyba już jest w porządku. Teraz muszę nadać jej odpowiedniego kształtu. Wiecie, dynia jest troszeczkę taka spłaszczona na górze. Nie jest taką równiutką kulką. Myślę, że tak będzie w porządku. Teraz z kolei potrzebny jest tutaj na górze taki równiutki otwór. Możecie go zrobić na przykład nożyczkami. Teraz tak, jeszcze zrobię ten odpowiedni kształt. Tak troszeczkę jeszcze raz tutaj wgniotę i teraz zrobię tę dziurkę. Stąd będzie wychodzić ogonek od naszej dyni. Następnie, na przykład takim patyczkiem, musimy zrobić takie poprzeczne, zobaczcie, elementy. To są takie cząstki dyni. Właśnie dynia ma taki wzorek. O, jeszcze tu. Ten troszeczkę dalej. Musimy się postarać, aby było to w odpowiednich odległościach. I chyba ostatnie tutaj. Prezentuje się w ten sposób. Moim zdaniem ma odpowiedni kształt. Pamiętajcie, że to jest ciastolina Play-Doh i w każdym momencie możecie ją troszeczkę poprawić i coś tam skorygować. Już dynia jest gotowa, to teraz czas na zieloną ciastolinę Play-Doh i z niej musimy ulepić ogonek oraz może kilka listków dla naszej dyni. Dynia jest dosyć sporych rozmiarów, więc ten ogonek też musi być większy. Wystarczy, że zrobicie taki kształt, stożek, zobaczcie, nieco szerszy na górze. Tutaj również możemy zrobić takie paski naokoło. W ten sposób. I to teraz włożyć tutaj. Z zielonej ciastoliny teraz zrobię taki wałeczek, ale nie za cienki. Myślę, że takiej długości wystarczy i zawinę go tak, jakby to był taki robaczek. To będzie taka zawinięta gałązka na mojej dyni. A z tej resztki, która mi tutaj została, wytnę listek. Znowu użyję mojego drewnianego nożyka. Jak listek już będzie gotowy, to zrobię na nim paski. Teraz muszę to wszystko przyczepić. Może listek niech będzie z tej strony, a ta wygięta gałązka niech wychodzi tutaj ze środka i może wygina się w tę stronę. I skończone! Dynia gotowa! Zupełnie jakby została wyjęta z ogródka albo zabrana ze straganu. Jednak pamiętajcie, to jest Halloween, więc ta dynia nie może tak wyglądać. Zrobimy jej jakąś straszną minę oraz charakterystyczne oczy oraz nosek. A tę buzię zrobię z brązowej ciastoliny. Wezmę tylko taki mniejszy kawałek i go tak porządnie tutaj rozwałkuję. Rozciągnę moimi palcami.
Zaraz będziemy z tego wycinać odpowiednie kształty. Jeszcze trochę. Nie chcę, aby ten kawałek był taki za gruby. Teraz po prostu przy użyciu nożyczek wytniemy wzory. Najpierw wezmę taki pasek i z tego wytnę oczy. Oczy będą takimi małymi trójkątami. Mam nadzieję, że zrobię dwa identyczne. Chyba się udało. No i teraz nosek. Nosek może będzie nieco mniejszy. Więcej pracy teraz będę miała z buzią, ponieważ muszę wyciąć zęby. Na początek zrobię kształt uśmiechu, ale nasza Dynia na pewno go nie będzie miała. No i teraz muszę powycinać te straszne zęby. Nożyczkami to bardzo łatwo się robi. U góry już są zrobione. To teraz jeszcze zrobię kilka na dole. I chyba taka mina będzie odpowiednia. Ostrożnie, to teraz wszystko przykleję na moją dynię. Oczy, nie wiem, czy skierować je tak do góry, czy też może do dołu. Może zostawimy w ten sposób. Zobaczcie. Już widać ten efekt. Teraz mały, ostry nosek. To może w ten sposób, tak. I na końcu ten wielki, straszny uśmiech. Skończone! Mam dynię na Halloween zrobioną z ciastoliny Play-Doh. Koniecznie zostawcie kciuk do góry, jeżeli podoba Wam się ten pomysł, a może Wy coś ciekawego ulepiliście, to koniecznie napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. Subskrybujcie mój kanał i lajkujcie. Polećcie go również swoim znajomym. Do usłyszenia. Pa, pa!